Wyłaźcie, wyłaźcie. Nikt was jeszcze nie puścił. Wyjście kurki na całość. Idźcie, idźcie. No dalej. Co, Mirek? Co? Patrzcie, kurki sobie chodzą. Tutaj kogut cyrki. Tutaj jakiś też. Gdzie jeszcze? O, tutaj dużo, w słoneczku. Dzisiaj jest w ogóle piękna pogoda, to zapomniałem wam powiedzieć. Bo jest, moi drodzy, a niektóre nawet na wybiegu silek też lubią. Także dzisiaj jest, moi drodzy, 20 stopni, a mamy koniec października. Tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze. No, także grzebią się ładnie, czyszczą i chodzą sobie, nie? Silki. Brachma fajna. Niech rośnie tylko. Na dużą. No dobrze, więc kurki w zasadzie weszły do kurnika ozdobny, mówię o ozdobnych. Tu zamknąłem, bo chociaż nie, samo się zamknęło w sumie. Bo to i tak wchodzą tutaj. Nie wiem, co im się tu podoba, że tam im się nie podoba. No, także są kurki, jak widać. I można im zapalić światło, bo jeszcze trochę zawsze sobie posiedzą. Tym bardziej, że w ten weekend zmiana godzin, to tym bardziej będzie ciemno. Szkoda. Szkoda. No ale dobra. I właśnie, koszyczek. Koszyczek muszę mieć, bo bez koszyczka nie zbierzemy jajeczek. No. Więc, moi drodzy, zaraz sobie zbierzemy jajeczka, tylko pójdę po koszyczek. Widzimy się zaraz. No dobra, więc mamy koszyk, teraz tylko pozostaje zebrać i kurkom dać jedzenia, bo widzę, że też nie mają, a chcą jeść, także zaraz tylko zbierzemy jajka. Dobra, ale moi drodzy, widzę, że dzisiaj niestety nie byłem w stanie posprzątać im kurnika. Wiem, że miałem to w planach, doskonale to wiem, ale miałem po prostu lekcję cały dzień i po prostu nie mogłem, bo miałem tak długo lekcję, że uwierzcie mi. Także 6 jajek. Dalej zbieramy. 9. 12. 13. 16. O kurka. 18. O, tam jakiś wylew był. 21. 22, 23. No dzisiaj dużo tych jajek nie będzie raczej. Oj, 25, 26, 27,
29, 31, 32, o tutaj trochę jest, 35, 38, 40, 41. No kurka, wziąłbyś mnie? O nie, jest dzisiaj dużo jak. 41, 44. O, pięknie. A myślałem już, że mało. 44, 48. Pięknie. Kurczę, 48 jajek. Wczoraj chyba też. Nie, wczoraj 45, nie? No, także 48 jajek, bardzo ładnie. Kurczę, pięknie. No dobra, więc sypię im jedzonka i działamy dalej. O proszę, patrzcie. A co tu się dzieje? Seramy razem tutaj z silkami. Chociaż widzę, że ona nie na te pisklaki, tylko na nią. Głównie ta silka na tą. O, sami zobaczycie, o, widzicie. Ale na pisklaki nie. Bo ta z kolei nie na nią, ale na pisklaki jej. No tej też się zdarza na te pisklaki, ale generalnie raczej nie ma problemu. Ale no co, co. No ty też, nie? Na mnie żadna. Tutaj raczej... No wiadomo, seramę zrobi, ale nie za wiele. Dobra, to jest woda, muszę im lekko tutaj obczyścić. No i widzę, że wszystkie ładnie są. Silki także super. No ty co? Oj, oj, co tu się dzieje? Dymy, cyrki. No dobrze, moi drodzy. Właśnie, jak już mówimy o dymach i o cyrkach, to zapraszam na drugi kanał. Macie w opisie linka. Kanał zupełnie o czymś innym, inna tematyka, coś co się dzieje u mnie w domu, poza kulisami, znaczy poza kulisami, no po prostu typowe vlogi rodzinne i tak dalej, także uśmiejecie się, myślę, jak wejdziecie, nie będziecie żałować, także zapraszam, w opisie macie linka, no i zasubskrybujcie, jeżeli chcecie zostać na dłużej. No a my, moi drodzy, widzimy się najpewniej jutro z rana, więc dobranoc. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Inny dość tutaj kadr, inna scenka. Mamy pisklaka, który wpadł w piwnicy do wody i był mega mokry i zmarznięty, dlatego wziąłem go, wytarłem całego i zaraz go wziąłem w papier toaletowy, zawinąłem, żeby się wysuszył i miał cieplutko, ale stwierdziłem, że wezmę go pod suszarkę na lekkim stopniu. Nic mu się nie stanie, a ładnie go się wysuszy, dlatego lecę go wysuszyć i będzie wszystko dobrze, także widzimy się zaraz. A jeżeli chodzi o mrówki, bo wiem, że też ich trochę nie widzieliście, a czasami gdzie niegdzie widzę komentarze i zapytania, jak tam u nich, co tam, ale nie wiem, czy wam powiedziałem, ale kurczaczkę już wysuszyłem, także jest już taki suchutki, ale przejdźmy do mrówek. I no jak widzicie, są tam mróweczki, no są jajka, jest wszystko, teraz tylko czekać na klucie. Tutaj dałem im miód, chciałem to zdrobnić, miód, dałem im miód i tutaj jakieś ziarenka, te takie przystosowane, co zamawiałem, i tym samym tutaj, znaczy tym drugim tutaj mrówką tak samo, czyli miód, tam widzimy, jedna pije, bardzo dobrze to widzimy zresztą. O, ręka mi się nie trzęsie. Merci, cicho. No, także tu też taka kolonia. I również ziarenka. Także jakiś mak, tam coś, różne rzeczy. No i sobie ten miodzik piją. Także ten miód naprawdę jest fajny. Poprzednie żółtko i tak dalej sprzątnąłem. I teraz tak to wygląda, także mają co jeść i myślę, że niedługo jakąś kolonię będziemy przeprowadzać. Pytanie jaką? Większą na pewno. Wydaje mi się, że ta jest większa. Chyba tak, no. No, więc u nich super. Jeżeli chodzi o studzienkę, to jest pęknięta
ta rura i cieknie po prostu. Mimo że jest zakręcone, to i tak trochę cieknie. Znaczy takim, no trochę, no tak trochę leci. I w zasadzie pękła rura jakby nie na pół, tylko dziura w rurce, w trójniku się zrobiła. No więc tutaj trzeba to przykryć, że nic nie weszło, raczej nic nie wejdzie przez taką szparę. No i trzeba czekać na naprawę. Pytanie, czy to trzeba wymienić cały trójnik? No najlepiej, ale pewnie też są jakieś inne metody zaklejania lub coś takiego. Kociaki, chodźcie. Chodźcie wszystkie, co tam się kręcicie. Kurki, nioski trzeba otworzyć. Zaraz ozdobne, ozdobne na całość. A czemu mają siedzieć w tym wybiegu swoim bez trawy? No. Się zastanawiam w zasadzie, czy jeszcze można trawę posiać, tak szczerze mówiąc. Bo jakby było można, znaczy no nie sądzę, żeby ona mi jakoś tam wybiła ładnie. Bo to nie oszukujmy się, ale to już jest koniec października. Więc nie sądzę, szczerze mówiąc. Ale dobrze w sumie by było, bo one wychodziły na luźno. A w tym czasie jakby były zagrodzone wybiegi, by rosło im te. No co chciałem powiedzieć, trawa, no. Właśnie. Kolejna sprawa, moi drodzy, dość bardzo istotna, zaraz do tego przejdziemy. Wczoraj to zauważyłem, już nie chciałem tego ciągnąć na vlogu, ale mówię, jutro się z tym zajmę i wam wszystko dokładnie opowiem, co i jak. No co wy? A, obierkę jakąś od jabłka macie? No dobrze. Chodźcie, co wy tam się bijecie? Chodźcie na zewnątrz, chodźcie. Czekajcie, to będzie kogut, na pewno, ten drugi też, te dwa koguty, ten trzeci raczej też, to wydaje mi się, że kurka będzie, nie wiem, mówicie, że kogut, chociaż, nie wiem, nie będę się kłócił, ale dobra. No chodźcie, kurczaczki, co wy, nie wiecie, że macie wolne, puszczone? I moi drodzy, tu nie jest przyjemna sprawa, mianowicie zakażenia, nie wiem co to jest, jest to mega nieprzyjemne, niefajne i spotkało to kurkę bez dzioba. No i mogę wam pokazać, jak to wygląda. Także patrzymy, jedna kura, prawe oko normalne, lewe, sami widzicie jakie, napuchnięte. Druga kurka, ta bez dzioba właśnie. Prawe i lewe oko, jakieś kurcze, lewe napuchnięte, prawe w ogóle jakaś ropa i tak dalej. Także dobrze to nie wygląda. A gdzie jest ta druga? A tam poszła. Także czekajcie, ja im otworzę tutaj, żeby miały dostęp do środka. No ale ja ich nie wypuszczam. Ja ich nie wypuszczam, bo one są na razie w izolatce. Im trzeba pomóc. Także nie wiem, albo będę musiał tą herbatą im tu nasmarować, tą, jak to było, rumiankową. O, laki tam oczywiście musi iść. I trzeba im pomóc, ale na pewno nie można, trzeba je oddzielić od kur, od niosek, bo zaraz może być więcej tych zakażeń, nazwę to tak, tej choroby, czy co to tam jest. Musiał dokładnie poczytać, ale wiem, że to może być niebezpieczne. Ale też może to być jakiś po prostu przypadek i może to nie być choroba, tylko może to być po prostu fizyczne uszkodzenie jakieś, kurcze. No nie wiem, na razie poczekam, będę robił wszystko, żeby im pomóc, ale na pewno trzeba je oddzielić, bo to jest najsłuszniejsze. Jeżeli chodzi o inne kury, to nie zobaczyłem u innych tutaj takich rzeczy, no ale... O, patrzcie, kogut goni oczywiście. Tak samo serami bym musiał przynieść im te kurki, żeby wiadomo co. No, także u innych kurek tego nie widzę. Ładnie obserwuję je i wszystko jest jak najbardziej ok. U tych dwóch kurek to nastąpiło. I to jeszcze białych, także szkoda bardzo. Co dalej? Myślę, że
Szczerze, sam nie wiem nawet co myślę. Zobaczymy. Jak na razie są w izolatce, tak jak mówię, zamknięte, bo głupotą by było wypuszczać je z innymi kurami, a tym bardziej je zostawić w kurniku. No dobrze, kurki tu chodzą ładnie, dziobią sobie wszystko. Dużo witamin, także super. Cieszę się, żeby te silki mi rosły i ładnie jajeczka składały. Dobra, bardzo fajnie. No i moi drodzy, widzimy się później. Nie wierzę w ogóle, jak się rozpadało. Patrzcie na to. Normalnie tak się rozpadało, że... Ohoho. Dobra. Widzę, że kurki już są zamknięte na wybiegu, ale nie są zamknięte jeszcze w kurniku. Także one niech już idą spać, a my, moi drodzy, mamy ważne zadanie, czyli zaraz ogarniemy jeszcze te kury, ale zebrać jajka. Trzeba zebrać jajeczka. Ojej, a cały aparat mam mokry. Także tutaj mam jakieś resztki dla kurek. Tak to wygląda. Napiszcie mi, czy wy zbieracie dla kurek, macie dla nich resztki, bo ja powiem wam, że resztki od w zasadzie... Ojej, oj. Co, już im się woda skończyła? No nie wierzę. Jajek też za bardzo nie widać, za dużo. No ale dobra. Zbieramy, moi, zamykamy. O, jedzonka też nie ma, tak? Wszystko się pokończyło. Myślę, kurczę, no co tak szybko się im skończyło? No, kurki ten. I widzę, że dużej ilości jajeczek to tu nie ma. No dobra, ale zobaczymy, co jest. Brudne, ale są trzy. Tutaj jest troszeczkę więcej. 6, 9, 11, 13. Co taki? A, Sisi też. 13, lecimy dalej. 16, 18. Tutaj na dole weźmiemy. 21, 22, 23 i 4, 24, 27. 30, 31 i 34 i 35, moi drodzy. Także 35. Myślę, że kurczę, no, taki najmniejszy wynik od 2 tygodni. 35 jajek, nie za dużo. Ale kurczę, aż z tą wodą się dziwię. Miałem wrażenie, że ja im ją uzupełniałem, kurczę, jakoś jeszcze. Nie, mam wrażenie, że niedawno. No ale dobra. Muszę im dać jedzonko i wodę, zresztą jak widzieliście. Także, no. Kotki tutaj są, mokre, głodne. Także muszę tutaj poogarniać parę kwestii i widzimy się zaraz. Ale teraz zaczęło padać. No, zaleje ładnie, coś czuję. No ale najgorzej, że w taką pogodę mimo wszystko trzeba zrobić swoje, typu zebrać jajka, no ale to wiadomo, w suchym, dać wodę, czyli trochę jest latania na tym deszczu, trochę idzie się zmoczyć, no ale takie są już uroki, no. Także, moi drodzy, nic innego mi nie pozostaje, tylko życzyć wam dobranoc albo miłego dnia, a my widzimy się jutro z rana.